Cześć, witajcie, z tej strony Arek Kwiatkowski. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem wybrać się na wieczorną podróż po Katowicach, bo mam pewien pomysł, którym chciałbym się z wami podzielić. Dlatego też taka dość, myślę, ciekawa i dość nietypowa sposobność na kręcenie tego vloga. Mianowicie, moi drodzy, padł pomysł i bardzo bym chciał, żebyście przyczynili się do realizacji tego pomysłu. Padł pomysł na to, aby wszystkim tym, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z siecią VATSIM, a dokładniej chcieliby zacząć latać małymi samolotami, typowy VFR, czyli latać z widocznością, chciałbym tym osobom pomóc i w pewien sposób poinstruować lub też zebrać w jedno miejsce, może w jeden film albo w kilka filmów, jeżeli oczywiście z waszej strony inicjatywa będzie dość rozpropagowana i pytań do mnie trafi dużo, zebrać to i złożyć wszystko w jeden jakiś taki poradnik, czy też w pewien sposób zorganizować jakąś dla was naukę, czy też przysposobienie pewnych treści. W Wirtualnym Aeroklubie Polskim naszym zamiarem i celem jest rozwijanie wirtualnego latania oczywiście w sieci VATSIM. To też pomysł na to, żeby w pewien sposób wszystkim wam, którzy boją się lub też nie wiedzą, jak zabrać się za wirtualne latanie, pomóc. Celem tego vloga było zachęcenie was do tego, aby albo w komentarzach poniżej tego filmu, albo w udostępnionym w opisie tego filmu mailu kontaktować się ze mną i wysyłać mi po prostu pytania, które was nurtują. Własnymi słowami, w sposób taki, który dla was jest jak najbardziej prosty. Nie muszą być to pytania jakoś super złożone, czy w jakimś takim lotniczym języku. Ja mam zamiar w kolejnym vlogu lub też przygotowanym filmie dla was zrobić tak zwane Q&A, czyli question and answer, czyli zadaję pytanie i w sposób, myślę, prosty i bardzo taki obrazowy będę starał się wam na te pytania odpowiedzieć. Oczywiście przypuszczam, że w wielu sytuacjach będzie trzeba zasięgnąć języka wśród kontrolerów polskiego VATSIM, wśród pilotów z większym doświadczeniem niż ja, a może nawet okaże się, że będę musiał zasięgnąć języka wśród pilotów latających realnie. Co z tego będzie, oczywiście zależy od was, bo nie wiem, na jakie pytania i z czym macie największy problem, co w pewien sposób ogranicza was pod względem podłączenia się do VATSIM. Może są to sprawy sprzętowe, może sprawy typowo z frazeologią, może nie wiecie, jakie przepisy trzeba opanować, żeby do VATSIM się podłączyć i nie zrobić komuś krzywdy. Na chwilę obecną jedyne, co chciałbym, aby w pewien sposób przybliżyło nas do siebie na wirtualnym niebie, to, żeby w pewien sposób wam pomóc. Odpowiedzieć wam na pytania, które was nurtują, rozwiązać pewne nieścisłości, może podać linki do materiałów, które są warte zachodu i z którymi trzeba się zapoznać. Ale żeby nie było tak bez zachęty, to wśród wszystkich, którzy te pytania do mnie wyślą na maila lub też wyślą pytania w komentarzach pod tym filmem, wśród tych osób wylosuję dwie, które dostaną ode mnie upominek. Ten upominek będzie to kubek, czyli dwa kubki będą do rozlosowania z logiem Wirtualnego Aeroklubu Polskiego. Oczywiście będzie to moja wdzięczność za to, że poświęcicie chwilę i zadacie mi pytanie dotyczące waszych różnego rodzaju wątpliwości. Do tego oczywiście zachęcam. Oczywiście zachęcam również do tego, aby czy brać czynny udział w życiu Wirtualnego Aeroklubu Polskiego, bo Wirtualny Aeroklub Polski to nie tylko zrzeszenie wirtualnych pilotów latających w sieci VATSIM, ale również i pasjonatów, którzy
kochają lotnictwo, chcą zacząć latać na wirtualnym niebie. My tam bardzo często poruszamy różnego rodzaju techniczne sprawy i można się wiele z tego forum ciekawych rzeczy dowiedzieć. Link do tego forum również pod tym filmem. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć czołem. Na razie, do miłego.